Dzień dobry, witam Was po kolejnym trzecim kwartale 2023 roku. W tym okresie nasz bank wypracował 445 milionów zysku netto. Jest to poziom bardzo zbliżony do tego za drugi kwartał. Wzrosły przychody o 4,5%, przekraczając tym samym poziom 1 miliarda 900 milionów złotych w kwartale. Zawdzięczamy to dobrej dynamice przychodów odsetkowych oraz tych z działalności handlowej. W trzecim kwartale saldo naszych kredytów praktycznie nie uległo zmianie. Jest to na swój sposób dobra wiadomość, może sygnalizować, że przed nami odbicie popytu na finansowanie, głównie w segmencie klientów korporacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw. Za to nasza działalność depozytowa zanotowała istotne wzrosty, podobnie jak sprzedaż produktów inwestycyjnych. Jakość portfela kredytowego pozostaje na bardzo solidnym, bardzo dobrym poziomie. Nie aż tak dobrym jak w pierwszych dwóch kwartałach, natomiast za trzy kwartały saldo rezerw jest pozytywne. Wyniki naszego banku zostały po raz kolejny obciążone rezerwami na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. Utworzyliśmy w samym tylko trzecim kwartale 371 milionów takich rezerw, a te utworzone w całym roku, jak do tej pory, zbliżają się do 1 miliarda złotych. W obszarze ESG wolumen zrównoważonego finansowania osiągnął na koniec kwartału poziom 8,9 miliarda złotych. I dalej pozostajemy bardzo mocno skoncentrowani na tym, aby pomagać światu zmieniać się na lepsze. Działalność naszego banku została doceniona również zewnętrznie. Zdobyliśmy szereg prestiżowych nagród. Zajęliśmy drugie miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Zdobyliśmy dwie nagrody magazynu Euromoney dla najlepszego banku w Polsce. Pierwsza, najlepszy bank w Polsce dla klientów korporacyjnych. Druga, najlepszy bank w obszarze ESG. Uhonorował nas również prestiżowy magazyn The Banker jako najbardziej innowacyjny bank, jeśli chodzi o digital w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed nami końcówka roku, sporo niepewności, wybory, nowy rząd, nowa polityka fiskalna, monetarna. Zobaczymy również, czy nasze pozytywne, optymistyczne przewidywania co do odbicia polskiej gospodarki już w końcówce roku i powrocie na ścieżkę wzrostu w przyszłym ulegną spełnieniu. My w międzyczasie robimy swoje, pracujemy nad poprawą jakości, nad procesami, nad dalszą digitalizacją. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Dziękuję naszym klientom i partnerom biznesowym, że jesteście z nami. Dziękuję również wszystkim swoim koleżankom i kolegom za Wasz trud w trzech kwartałach tego roku i liczę na dalszą mobilizację i jak najlepsze wyniki również w czwartym kwartale. Wszystkiego dobrego.